Mniej ludzi w kościołach, uczniowie starszych klas podstawówek objęci nauczaniem zdalnym i ograniczenia zgromadzeń do 5 osób. To tylko część obostrzeń, które od dzisiaj obowiązują na terenie całej Polski. Nowe restrykcje ponownie mocno dotkną także restauratorów. Ograniczenie działalności restauracji, pubów, kawiarni, firmy, przedsiębiorstwa nie będą mogły prowadzić działalności tak jak do tej pory. Będą mogły organizować jedynie pożywienie na wynos. Nowe ograniczenia spowodowały rozgoryczenie u restauratorów. Nie tyle z powodu ich wprowadzenia, co ze sposobu, w jaki się to odbyło. Rząd po raz drugi zrobił coś, czego nie powinien, a mianowicie zamknął całą gastronomię z wyprzedzeniem kilkugodzinnym, można powiedzieć. I jeszcze zrobił to w weekend, prawda? Cała gastronomia przygotowuje się zawsze na weekend, bo normalną rzeczą jest, że około 70-80% obrotu wynika z weekendu. Przede wszystkim zostały wdrożone bardzo szybko, z dnia na dzień, zaskakując nas z towarem w chłodniach, w lodówkach, w magazynach, bez żadnych przygotowanych planów. A to generuje kolejne koszty dla i tak już obciążonych przedsiębiorców. Kolejną ich bolączką jest czas, w trakcie którego te obostrzenia mają funkcjonować. To obostrzenie na razie jest zaplanowane na 2 tygodnie, ale z możliwością przedłużenia, jeżeli pod koniec drugiego tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń. Restauratorzy spodziewają się, że ograniczenia zostaną wydłużone i apelują do rządzących o jasne deklaracje. Oczekiwalibyśmy też od rządu konkretnej informacji, że restauracje są zamknięte w tej chwili przez 2 tygodnie, to wiemy, ale będą otwarte w momencie, kiedy współczynnik na przykład zejdzie do 0,9. Czyli konkretne informacje i wtedy możemy cokolwiek planować. Bo bez tych planów wiele punktów gastronomicznych czeka bankructwo. Teraz będziemy mieli kolejną fazę, która będzie trwała tak długo. Będą się kolejne lokale zamykać, ludzie będą zwalniani na pewno w wielu miejscach. No i na pewno będzie to z bardzo dużą szkodą. Poznańscy restauratorzy, których lokale funkcjonują w obrębie Starego Rynku, oprócz pandemii mają jeszcze jedno zmartwienie. Planowany remont jego płyty. I tutaj na pewno też będziemy chcieli powrócić jednak do rozmów z miastem na temat możliwości jednak odroczenia tego rynku, jeżeli chcemy, żeby ta gastronomia jeszcze na Starym Rynku mogła to przeżyć i mogła się po prostu wzmocnić i przygotować do tak wielkiej inwestycji, jaką jest remont płyty Starego Rynku. Obecnie początek remontu jest przewidziany na przyszły rok. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.